Dzień dobry, widzowie na całym świecie i zwyciężaj dziś. Witamy w studiach Emmanuel TV. Widzowie, możemy zobaczyć, widzimy, co się dzieje na całym świecie. Nadal znajdujemy się w środku kryzysu gospodarczego, który został wywołany przez zblokowanie przez koronawirusa. Taki czas został przepowiedziany w Piśmie Świętym. A Bóg nadal przemawia przez swojego sługę, ujawniając swoją opinię na temat do całego świata. Tak, Jezus z mocą nas ekscytuje i skutecznie angażuje swoich proroków, aby mówili to, co włożył do ich ust, aby przygotować nas na to, co ma nadejść i uchronić nas przed upadkiem i wyposażyć nas w rozwiązywanie problemów innych, tak jak mówi Biblia w Przypowieściach 29:18, gdzie nie ma wizji, ludzie giną. Tak, już 12 lat temu prorok T.B. Joshua dał światu serię proroczych ostrzeżeń w 2008, 11 i 13 o zbliżającym się kryzysie gospodarczym. Rzeczywiście, Bóg potwierdził słowo swojego sługi, towarzysząc mu i ustanawiając je. Dzień ten potwierdził realność i wypełnienie się tego proroctwa. Z ostatniej chwili, gdzie nie ma wizji, ludzie giną. Posłuchajmy, co prorok T.B. Joshua powiedział 12 lat temu, w niedzielę 28 grudnia 2008 roku, w związku z kryzysem, w którym się znajdujemy. W proroczym przesłaniu ostrzegł nas przed tym, co ma nadejść w przyszłości, stwierdzając, że była to prorocze przesłanie na wiele lat, że nastąpi kryzys gospodarczy. To były jego słowa. Nastąpi kryzys gospodarczy. Masz przyciąć płaszcz zgodnie ze swoim rozmiarem. Ci z was, którzy mają nadwyżkę, cokolwiek możesz teraz zrobić, aby żyć umiarkowanie. Jedyny sposób na ocalenie to jeśli skarb twój jest w rękach Boga. Będzie kryzys gospodarczy, on nadchodzi i będzie wszędzie. Będziesz zmuszony być pokornym. Powiedz swojemu sąsiadowi, będziesz zmuszony być pokornym. Będzie wojna gospodarcza, ponieważ nie ma wystarczająco pieniędzy, aby walczyć w wojnę militarną. Nastąpi kryzys gospodarczy. Kraje, które polegają na zasobach mineralnych, takich jak ropa, powinny szybko spojrzeć poza ropę. Mówię ci tylko proroctwo na wiele lat do przodu, nie natychmiastowe. Coś, na co możesz się zacząć przygotowywać. Ty, który masz teraz nadwyżkę, co możesz teraz zrobić? Ponieważ ta nadwyżka będzie zmuszona się zmniejszyć. Módlcie się więc za cały świat. Pamiętajcie, próba to gleba, na której kwitnie wiara. Powiedz swojemu sąsiadowi, próba to gleba, na której kwitnie wiara. Ty jesteś człowiekiem wiary. Ja jestem człowiekiem wiary. Tu nie ma strachu. Jako człowiek wiary, tam nie ma strachu. Próba jest glebą, na której kwitnie człowiek wiary. 3 lata później, w niedzielę, 16 października 2011 roku, przemówił dalej prorok T.B. Joshua o nadchodzącym kryzysie gospodarczym. Posłuchajmy słów proroka T.B. Joshua'ego 9 lat temu. Powiedziałem wam, że będzie kryzys gospodarczy. Wojna, przed którą stanie cały świat, to wojna gospodarcza. Zobaczysz, każdy naród, każdy kraj wyjdzie, wychodząc na ulicę, protestując. I nic takiego nie widziałeś wcześniej. Zapisz to. Każdy będzie upokorzony. Ci, którzy polegają na ropie, surowcach mineralnych, powinni patrzeć poza nie, ponieważ nie będzie wystarczająco pieniędzy, aby nawet zakupić ropę. Jeśli jest coś, co Bóg chce w tej sprawie osiągnąć, Bóg chce osiągnąć głęboką pokorę.
chce, żeby wszyscy byli na swoich kolanach. Każdy naród na swoich kolanach. Potem nadejdzie rozwiązanie. To jest to, co Bóg chce osiągnąć. Cokolwiek masz teraz, przytnij swój płaszcz zgodnie ze swoim rozmiarem. Jeśli masz nadwyżkę, proszę, ta nadwyżka, cokolwiek możesz teraz zrobić, zanim nadwyżka zniknie, ponieważ jeśli masz za dużo, ludzie będą tam, aby cię zaatakować. Zaatakują cię fizycznie. Nadchodzi czas i już nadszedł. 2 lata później, w niedzielę 29 grudnia 2013 roku, jeszcze raz prorok TB Joshua prorokował o nadchodzącym kryzysie gospodarczym na całym świecie, w którym kraje staną się bankrutami. Posłuchajmy słów proroka TB Joshua'ego 7 lat temu. Przepływ gotówki? Zapomnij o tym. Ludzie będą bankrutami. Kraje będą bankrutami. Pojedyncza osoba może być bogatsza niż cały kraj. Twój olej, będziesz mógł go pić. Cokolwiek twój kraj odkrył pod względem zasobów mineralnych i było to źródłem dochodu, wywołując korupcję, wywołując walki, ludzie żyjący ekstrawagancko, te rzeczy nikt ich już nie będzie kupował. Cena drastycznie spadnie. Więc chcę ci powiedzieć, musimy wracać na farmę. Wędkarstwo, łowienie ryb, hodowla bydła, to jest to, skąd pochodzimy. Mamy tam wrócić. Witamy z powrotem. Przypominamy, co prorok TB Joshua prorokował w 2008 roku. Kraje, które polegają na zasobach mineralnych, takich jak ropa, powinny spojrzeć poza ropę. Przepowiedział też w 2013 roku, że cena ropy drastycznie spadnie. Powiedział, że to na długie lata przepowiednia. I ludzie będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby się przygotować. Potwierdzeniem tego proroctwa są najświeższe wiadomości, które pojawiły się kilka dni temu, że cena ropy rzeczywiście drastycznie spadła w następstwie blokady gospodarczej. A cena jednej baryłki ropy w USA po raz pierwszy w historii spadła poniżej zera. Tak, to jest historyczne. To jest drastyczny spadek, jak powiedział mąż Boży. W tym samym proroctwie z 2013 roku przemawiał również do narodów. Ci ludzie, którzy polegają na zasobach mineralnych, które powodują korupcję, wywołują walki, powodując, że ludzie żyją ekstrawagancko, nikt nie będzie tego kupował. On nawet sprecyzował, powiedział, twój olej, będziesz mógł go pić. Zobacz, spójrz na to, co się dzisiaj dzieje. Rzeczywiście, widzimy to dzisiaj na całym świecie, zwłaszcza tutaj w Nigerii. Prorok TB Joshua również prorokował w 2011 roku, że narody na całym świecie, ludzie wyjdą na ulicę protestując z powodu sytuacji ekonomicznej. Sceny, które obecnie oglądamy w takich krajach jak Francja i USA, we wszystkich tych proroctwach, prorok TB Joshua nadal się stresował, że ten kryzys gospodarczy ukorzy świat. On prorokował, że będziesz zmuszony być pokorny. Powiedział, że Bóg chce osiągnąć głęboką pokorę. Chce, żeby wszyscy klęczeli, każdy naród na swoich kolanach. Rzeczywiście, wszyscy jesteśmy teraz na kolanach. Pamiętajcie o nazwie nadanemu temu rokowi 2020. Rok pokory. 28 grudnia 2019 roku, gdy prorok TB Joshua był na górze modlitwy, powiedział, że to będzie rok pokory i że Pan ukorzy nas w obliczu naszych wyzwań. Wyzwania mogą być utrapieniem. Dlatego radzi nam zbliżać się do Boga.
Tak, w przepowiedni 2020 roku zadeklarował również wiele chorób i dolegliwości, które liderzy leczyli prywatnie, pojawią się w tym roku. Zostaną przykuci do łóżka i wielu nie da rady. Widzieliśmy urzeczywistnienie się tego proroczego słowa w pierwszych miesiącach 2020 roku. W tym samym proroczym przesłaniu prorok T.B. Joshua powiedział: rolnictwo pomoże gospodarce, ponieważ gospodarka będzie miała ostre cofnięcie się. Widzowie, czy to nie jest to, co teraz widzimy? Ludzie powinni inwestować w rolnictwo. Zacznijmy uprawiać rolnictwo, aby pomóc gospodarce. To przesłanie, które przekazuje konsekwentnie przez 3 lata znaczenie rolnictwa w przygotowaniu nas na nadchodzący kryzys gospodarczy, w którym teraz jesteśmy. Tak, jak prorok T.B. Joshua powiedział, wirus, który powoduje ubóstwo, jest bardziej niebezpieczny niż koronawirus. Tak, taka jest rzeczywistość, a rozmowa o koronawirusie i proroctwach, które otrzymaliśmy przez proroka T.B. Joshua'ego, widzowie na całym świecie, jestem pewien, że pamiętacie, że prorok T.B. Joshua przekazywał również prorocze przesłanie. Powiedział, że hałas tego koronawirusa zostanie wyciszony do marca 2020 roku. Tak by się stało, gdy rok strachu dobiegnie końca zgodnie z Bożym harmonogramem. Mamy tutaj artykuł, który został opublikowany w piątek 23 kwietnia. To jest artykuł, został opublikowany na polskiej stronie informacyjnej w języku polskim. Polska jest w Europie. Mam tutaj również angielskie tłumaczenie. Tytuł artykułu brzmi: czy spełniło się proroctwo dotyczące koronawirusa proroka T.B. Joshua'ego? Zjawisko z 28 marca. Ten artykuł cytuje badania opublikowane w Forbes magazynie. To jest artykuł Forbes, również w języku polskim. A to jest artykuł w języku angielskim. Badania, które zostały przeprowadzone, dotyczą zjawiska z 28 marca. Przeczytam tylko najważniejsze punkty tego artykułu. W artykule przytoczono cytat z matematyka i statystyka Mariusza Gromady. Jest dyrektorem departamentu w Banku Millennium, który jest jednym z największych renomowanych banków w Polsce. Przestudiował światowe dane opublikowane przez John Hopkins University dotyczące pacjentów, u których zdiagnozowano koronawirusa. Po przestudiowaniu wszystkich statystyk z całego świata wskazał datę 28 marca jako datę zerwania skumulowanej krzywej wzrostu koronawirusa. W tym artykule przedstawiono wszystkie wykresy. Taki był prognozowany wzrost koronawirusa, ale 28 marca nastąpiła bardzo wyraźna przerwa i nagle wzrost się zmienił i zaczął znacznie się zmniejszać. I to było na całym świecie. To jest wykres z Europy. 28 marca miał się udać w tą stronę, ale raczej spadł. Dzieje się tak również w Azji. Wszystkie te statystyki pokazują, że przewidywany wzrost choroby w tych krajach na całym świecie został zerwany specjalnie 28 marca. Właśnie dlatego ta strona internetowa szczególnie odnosi się do proroctwa proroka T.B. Joshua, ponieważ wyraźnie wspomniał o 27 marca, że hałas koronawirusa zostanie wyciszony. A następnego dnia potwierdzili, że była to znacząca data, kiedy krzywa wzrostu osób z tą chorobą została złamana. Cóż możemy powiedzieć? Zaprawdę, żadne słowo od Boga nie jest pozbawione spełnienia.